Na trasie pomiędzy Lublinem, który jest tam w oddali, a Zamościem, do którego należy udać się w tamtym kierunku, znajduje się w miejscowości Łopiennik taki oto nasyp, taki kopiec. Nie jest to mogiła żadnych powstańców, ani tego typu zabytek. Jest to piękna pamiątka, z której dowiadujemy się, iż jest to połowa drogi między Lublinem a Zamościem. Trakt, ja to nazywam taki staropolski trakt zamojski, z tego względu, że już od dawnych lat jest on uczęszczany dosyć intensywnie pomiędzy dużymi miastami, takimi jak Lublin i Lwów. Oczywiście Zamościa również nie pomijam. Tak w czasach, kiedy ten trakt powstał, troszeczkę inaczej to wyglądało, bowiem był to XIX wiek, a dokładnie lata 30. I mamy piękną informację, taką bardzo istotną, którą możemy sobie teraz przeczytać. Robiono drogę od Piaskow do Zamościa przez czas od lipca 1834 do września 1835 roku. Spójrzmy jeszcze, co znajduje się z tej strony. Napis kolejny: zrobił drogę inżynier Maciej Bajer. Zapewne nie jest to ten Bajer od tabletek. I mamy właśnie tutaj, już bardzo ładnie widać, połowa drogi między Lublinem a Zamościem. Projektował drogę inspektor generalny inżynierów Józef Szuppe. Tu jest jeszcze napis: niech się śli złość i głupstwo na zniszczenie, 1835. I pytanie za 100 punktów, jak się nazywa inaczej zegar słoneczny? I cóż mogę więcej powiedzieć? Południe jest tam, gdzie było. Ludzie śpieszą się jak dawniej. Podróżujemy szybciej, ale wraz gdzieś tego czasu nam brakuje, więc szerokości, spokojności, cierpliwości i bezpiecznej podróży.